Przeżywamy dzisiaj uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a jednocześnie w dzisiejszej Ewangelii spotykamy Maryję w domu Elżbiety. Maryja udaje się do Elżbiety jakby popchnięta, zaproszona przez Ducha Świętego. jakby Poddaje się Jego prowadzeniu. Właśnie niebem dla Maryi staje się ta rzeczywistość, ta przestrzeń, której wypełnia wolę Bożą. W tym sensie, każdy z nas ma niebo w zasięgu ręki, ponieważ każdy z nas jest zaproszony i wyposażony we wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby tę wolę Bożą w swoim własnym życiu wypełniać. Maria wypełnia tą wolę nie zawsze ją rozumiejąc, ale w wielkim zaufaniu i z wielką miłością w sercu, abyśmy my również potrafili odnaleźć w sercu, w własnym sercu, odwagę do tego, by za Jezusem iść, nawet wtedy, kiedy nie do końca rozumiemy, dokąd nas prowadzi w pełnej ufności. Wtedy również to niebo wzięcie, które staje się udziałem Matki Bożej, w pewnym sensie staje się również naszym doświadczeniem.